Siemano, mamy. Te Bartek. True Me Introduction to Endpoint Security. I co my tu mamy? E, mamy w tej sali postawimy podstawy monitorowania bezpieczeństwa endpointów, niezbędne narzędzia i metodologię wysokiego poziomu. Ten pokój zawiera przegląd sposobu określania szkodliwej aktywności w endpointach, mapowania powiązanych z nią zdarzeń. No i tutaj co, co będziemy robić? Completed. No i tak, fundamenty Endpoint Security. Zanim zajmiemy się nauką głębokiego zagłębiania się w logi endpointów, yy, musimy najpierw poznać podstawy działania systemu operacyjnego Windows. Bez wcześniejszej wiedzy odróżnienie wartości odstającej od stogu może być problematyczne. Aby dowiedzieć się więcej o podstawowych procesach systemu Windows, zbudowane narzędzie systemu Windows o nazwie Task Manager yy, może nam pomóc w zrozumieniu podstawowych procesów wewnątrz komputera systemem Windows. Task Manager to budowane narzędzie Windows oparte na graficznym interfejsie użytkownika, które pozwala użytkownikom zobaczyć, co działa w systemie Windows. Dostarcza również informacji o wykorzystaniu zasobów, takich jak stopień wykorzystania procesora i pamięci przez każdy proces, gdy program nie odpowiada. Manager służy, zadań służy do zakończenia procesu. No, czasami tak bardzo nie odpowiada że się nawet w tym nie da? ale cóż. Na razie udostępnienie niektóre z podstawowych procesów systemu Windows działających w tle, ponieważ znajduje się podsumowanie uruchomionych tych. Uwaga, symbol reprezentuje relację rodzi rodzic-dziecko. Okay. I tu mamy system, system SMSS i exe, CS, RSS, -exe, exe, exe services, exe, Ls. Exe Window Exe Explorer. procesy, które nie podstawiają relacji podrzędnych i nadrzędnych. Jako proces nadrzędny powinniśmy mieć dostęp tylko do system idle process, system bezczynności. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Ja to ukończyłem kiedyś. Ok, to internals. Mając wcześniej wiedzę na temat podstawowych procesów systemu Windows, możemy teraz przejść. Do omówienia dostępnego zestawu narzędzi do analizy działających artefaktów w backendzie komputera systemu Windows. Narzędzia Sysinternas to kompilacja ponad 70 narzędzi opartych na systemie Windows. Każde z narzędzi należy do jednej z następujących kategorii. Narzędzia do plików i dysku, narzędzia sieciowe, narzędzia procesowe, narzędzia bezpieczeństwa, informacje o systemie oraz różnorodne. W tym zadaniu przedstawimy dwa z najczęściej używanych narzędzi Sysinternas do badania endpointów. TCPView. TCP View, jest to narzędzie sieciowe oraz e, proces Explorer jest to narzędzie. Nie wiem, proces utility. Zaczynamy od TCP View, to program systemu Windows, który wyświetla szczegółowe listy wszystkich endpointów TCP UDP w systemie, w tym adresy lokalne i zdalne oraz stan połączeń TCP w systemach Windows Server 2008, Vista i XP. TCP View zgłasza również na nazwę procesu, który jest właścicielem endpointu. TCP View zapewnia bardziej pouczający i wygodniej prezentowany podzbiór programu Netstat, który jest dostarczany z systemem Windows. Pobieranie TCP View za, zawiera TCP wikon, wierszy, wersja, wiersza polecenia o tych samych funkcjach. To jest oficjalna definicja. Mi coś tu pisze, to z pracy, jest niedziela. Ciekawe rzeczy się stały wczoraj. Jak pokazane powyżej, każde połączenie zainicjowane inicj przez proces jest wyświetlane przez narzędzie, co może pomóc w korelowaniu zdarzeń sieciowych wykonywanych jednocześnie. Proces Explorer, w, e, the Process Explorer w display, czyli wyświetl wyświetlacz Process Explorer, składa się z dwóch podokien. Górne okno zawsze pokazuje listę ak aktualnie aktywnych procesów, w tym nazw ich kont, podczas gdy informacje wyświetlane w dolnym oknie zależą od trybu, w którym znajduje się proces Explorer. Jeśli jest w trybie. Chwytu? Nie wiem. Handle Mode. Zobaczysz uchwyty otwarte przez proces, wybrane w, w górnym oknie, a jeśli eksplator jest w trybie DLL, zobaczysz biblioteki DLL i pliki mapowane w pamięci, które proces został. Został załadowany przez proces. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. jest Internet. okej. Okay. Jak jest normalny proces, nadrzędny procesu? Services exe? To jest właśnie nadrzędnie rzeczowe wprowadzone w tym zadaniu. Ok. Teraz mamy rejestrowanie i monitorowanie e, endpointów. Ok, no i teraz mamy logi. Logi systemu Windows nie są plikami tekstowymi. Jednak dane można przetłumaczyć na XML za pomocą interfejsu API systemu Windows. Zdarzenia w tych plikach są przechowywane w zastrzeżonym formacie binarnym z rozszerzeniem .evt .ft lub .evtx. Zwykle są w tej lokalizacji. Istnieją trzy główne sposoby odzyskania dostępu do tych logów w systemie Windows. Pierwszy to będzie event viewer, następnie web.util, następnie get win event, to samo składnie wi wiadomo, że to będzie połączenie PowerShell'a. No, przedstawiono tutaj wersję taką, sysmon, najczęściej używany event viewer moim zdaniem, osquery, znaczy moim zdaniem, no ja używam najczęściej w CTF-ach, bo ja się tam Bluetoothem nie zajmuję, nie muszę przeglądać eventów Windowsa Windowsa tak itd. itd., itd., itd. OSQL, tutaj widzimy jakieś to jest narzędzie PowerShell'a. Można coś tam wyszukać. Wazu. Zostanie powstał ROOM na ten temat, to kiedyś ukończę. No właśnie. No i co dalej? Co, co to za polecenia? A, no właśnie, o nim mówi, mówiłem. Uh -huh. Polecenia PowerShellowe. Następnie. Podaj polecenie używane do wprowadzenia. Aha, to takie, nie? Yeah. To oznacza EDR. To będzie endpoint. Tu będzie hi 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 detection and response. No i następnie mamy analizę logów w endpointach. Korelacja zdarzeń, identyfikuje istotne relacje z wielu źródeł, takich jak e, dzienniki aplikacji, takie jak logi aplikacji, logi endpointów i e, dzienniki sieciowe. Korelacja zdarzeń zajmuje się identyfikacją znaczących artefaktów współistniejących z różnych źródeł logów i łączenie każdego powiązanego e, artefaktu. Na przykład logi połączeń sieciowych można, mogą znajdować się w różnych źródłach logów, takich jak logi sysmon, identyfikator zdarzenia trzeciego, połączenie sieciowe i, i logi zapory. E, logi zapory mogą. źródłowy docelowy adres IP, źródłowy docelowy port, protokoły oraz podjęte działania. W przeciwieństwie do tego, logi Sysmon mogą podawać proces, który wywołał połączenie sieciowe i użytkownika uruchamiającego proces. Dzięki tym informacjom możemy połączyć kropki każdego artefaktu z dwóch źródeł danych. Źródłowy i, i... adres IP, źródłowy i docelowy. To samo z portem, akcja, protokół, nazwy procesu, konto użytkownika oraz nazwy maszyny. Korelacja zdarzeń może zbudować elementy układanki, aby ukończyć dokładny scenariusz z, ze śledztwa. Baseline, linia bazowa, proces. Ja nie wiem, czy to jest takie istotne, powiem szczerze. To są takie, takie mocna teoria. Kliknię okay. kliknie zielony przycisk, cyk. Ten blue team, takie ciężkie, widzieliście. Cyk, klika się z od razu gotowe. Haha, żartuję sobie, oczywiście. I konkluzja. Brawo, ukończyłeś zadanie dochodzeniowe. Parę rzeczy. Podsumowując, omówiliśmy to i to i co. Ty możesz kontynuować swoją naukę. Dobra, coś tam ponagrywamy. Dzięki za uwagę. Na razie.